Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Margonem i cóż, znajdujemy się na świecie Telavel, profesja jaką wybrałem to tropiciel no i pojawiłem się dosłownie w tym miejscu, także może wyjdźmy sobie z tego pokoiku i zobaczmy co nas czeka dalej. Tutaj widzicie mamy naszą wioskę startową. I cóż, tak słowem wstępu jestem w mojej koszuli nocnej, tak zwanej pi piżamie, także proszę się ze mnie nie śmiać. No i co? Nagrywamy sobie właśnie pierwszy odcineczek z Margonem. No i cóż, wydaje mi się, że spokojnie dobijemy dziesiąty poziom. Ten odcinek może być troszeczkę długi, przydługi. Okej, okay, generalnie znajdujemy się w wiosce właśnie startowej. Każda profesja ma inną wioskę startową. Eee, na przykład, nie wiem, ktoś ma tu w szamańskiej osadzie. Chyba magowie mają w szamańskiej osadzie. My się znajdujemy jako tropiciele. Szczerze nie mam pojęcia, czekajcie. Myśliwska wioska, tak? Gdzie się znajduje myśliwska wioska? Eee, myśliwska wioska. My się znajdujemy też obok tornek. Dobrze, świetnie wręcz. No ale dobra, podejdźmy sobie najpierw do skrzyni z Ekwipunkiem. Wyjmijmy Itemy. Tutaj znajdziemy taki właśnie nasz pierwszy fakt, zaznaczyłem Ekwipunek. Także wiadomo, my jesteśmy tropycielem, więc musimy mieć łuk, strzały. To wszystko jest na pierwszy level. No i dobra, z żółkiem na razie sobie nie poradzimy, bo ma czwarty poziom. Wybaczcie, że ja to będę robił wszystko trochę dynamicznie, ale będę jednak liczył na to, że nikłą, bo nikłą, ale znajomość tej gry jednak jakąś podstawową macie. Po prostu nie będę tłumaczył takich podstawowych mechanik. Okej, okay, tu widzę, że mi się dodatek zepsuł, bo 400% mi naliczyło. Chyba, że po prostu poziom wbiłem Dobra. Generalnie widzicie, spadłem 50% życia, więc jest szansa, że przy kolejnym króliku bym po prostu umarł. Dlatego tutaj mamy uzdrowiciela. W każdej wiosce tak jest. Oczywiście oni, każda wioska, wiecie, startowa nie wygląda tak samo, ale w każdej wiosce jest podobny schemat: czyli jest gościu, który sprzedaje e, ekwipunek, jest gościu, który leczy i jest jakaś gościuwa, która daje zadanie. Tu widzę, mi się dodatek procentownik zepsuł, bo ja mam troszeczkę dodatków popoobieranych, ale o tym powiem kiedy indziej. Tutaj generalnie e, jest znak zapytania. Widzicie nad tą postacią, to oznacza, że ona daje questa. Nas, nas questy zbytnio nie interesują, bo te w wiosce startowej to nie kojarzę, żeby były jakieś takie mega opłacalne. Okej, okay, na razie skupmy się na tym, żeby y, zabijać króliki. Pozwólcie, że ja sobie odpalę, też mam taki dodatek, to wszystko jest pobrane legalnie, możecie sobie je znaleźć tutaj. Jeżeli szukacie tych, które ja mam, to ja mam minutnik, wykrywacz herosów, procentownik i margo pogromcy. I to są chyba wszystkie jakie mam, dlatego... Jak chcecie to je sobie pobierzcie. Czy jak myślicie, dam radę z drugim poziomem, śwież z drugim poziomem? No zobaczmy. Ok, trzeci poziom. Na początku to idzie bardzo łatwo. I teraz tak, nie róbcie błędu, jeżeli zaczynacie grać w Margonem, to nie róbcie takiego błędu, jak robi wiele osób, czyli mm, wychodzą z tej wioski startowej. Ja czasami mam tak, że pierwszy poziom widzę w, w mieście, nie? No nie róbcie tak. W tej wiosce startowej można sobie dobić spokojnie e, spokojnie o, kwiatek to podniesiemy. Spokojnie, powiedzmy. O, mało warty, tylko dwa. No, powiedzmy dziesiąty, tak, coś takiego. Wydaje mi się, że spokojnie da radę wbić dziesiąty, dziewiąty, coś takiego. Dobra. Mamy troszeczkę, tak jak widzicie, nam z tych potworków wypadają różne itemki. No i co z tymi itemkami zrobić? Yy, wydaje mi się, że powinniśmy już zaczynać bić. Wiecie, troszeczkę lepsze potwory niż te z pierwszym i drugim poziomem. Więc. Udajmy się do kogoś, kto jest tu handlarzem. Szczerze, nie mam pojęcia, kto jest tu handlarzem. Zaraz się dowiemy. Czekajcie. Jak zdobyć ekwipunek? W naszej osadzie MT em, MT sprzedaje. Gdzie jesteś MT? Gdzie jest MT? MT 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 Kupiec Empty, ok. O i na ogół właśnie w tych wioskach startowych mają takie przedrostki, które ich pozwalają zidentyfikować. Czyli kupiec em, 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 Empty to wiadomo, że on coś sprzedaje ciekawego. No i dobra, sprzedajemy wszystkie rzeczy, które zdobyliśmy, bo one nam nie, nie są zbytnio potrzebne. Zarobiliśmy 160 zł. Mamy teraz 400 zł, bo chyba dostaliśmy coś z tej skrzynki. No i zobaczcie, nasz łuk ma obrażenia 7 na 8. Tutaj możemy sobie kupić już 21 na 26 obra obrażenia, także bardzo, bardzo chętnie. Strzał na razie nie będziemy kupować. To dodaje. Jak hmm, Jakby wam to wytłumaczyć? Wydaje mi się, że ten płaszczyk jest troszeczkę lepszy, bo dodaje SA, a SA to jest szybkość ataku. Jednak szybkość ataku jest. Ciutkę lepsza, no i on jest w dodatku o 50 tańszy, dlatego weźmiemy sobie, albo nie, płaszczyk mamy, płaszczyk mamy, więc na razie skupmy się na tym, żeby po prostu skompletować pełny ekwipunek. Mm, pierścień, tak, no dobra, ten pod SA może być, naszynik pod SA może być, buty o butki pod SA, dobra, elegancko wydaliśmy troszeczkę, ale będziemy teraz szybsi. <grym> Tutaj widzicie na boku nasze statystyki, dobra. I co teraz? Myślę, że już spokojnie poradzimy sobie ze świerszczami z trzecim poziomem. Czuję, że już na luzie damy sobie radę. Zobaczcie, nic, nic nam nie zabierają, także, byk świerszczyk z trzecim poziomem nic nam nie zabrał. Ok. Te świerszcze się opłaca bić, bo z nich właśnie dropią te martwe świerszcze one na początku. Są warte stówkę, nie? A stówka to jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli mi się uda, to po powiem wam jak jeszcze w tym odcinku, nawet wam pokażę, nie? <grych> jak zdobyć na dziesiątym poziomie 100 tysięcy golda. To są po prostu takie zadania powiązane z bezpieczeństwem konta, które są w takim mieście. Liczę, że wszystkie o nie zbyt chaotycznie, ale wiecie po prostu, staram się też nie, nie mówić tego tak jakby do osób, które w gry tego typu w ogóle nie grały. Nie liczę, że, że okażecie tutaj wyrozumiałość. Po prostu to, co my robimy teraz, to zabijamy stworki, dropimy z nich rzeczy i kupujemy podsta podstawowy ekwipunek w wiosce, czyli to się robi na, na samym początku. Oczywiście ta gra się znacznie, znacznie rozwinie i będzie dużo, dużo innych rzeczy. <laughs> Ale to, to potem, to potem i niekoniecznie w tym odcinku. <laughs> Dobra, generalnie ja wam powiem, że dzisiaj już drugi raz zaczynam od zera, bo Zagrałem sobie na tym świecie, co jest na tym nowym, znaczy nowym, tym z nowym interfejsem, Aldous czy jakoś tak Chyba, co, możliwe, że coś przekręciłem I wbiłem tam 15 poziom W jakieś, nie wiem, godzinkę czy coś, że całkiem całkiem fajnie Może w trochę ponad godzinkę Dlatego, co jest w tej grocie, szczerze nie wiem Nie kojarzę, co jest w grocie dla tropicieli Okej, okay, gaunty z szóstym poziomem. One są chyba magami, więc zabicie ich może być problemem. Okej, okay, nie jest dla nas żadnym problemem, ale zobaczcie, strzały podświetliły nam się na czerwono. Oznacza to, że za niedługo nam się skończą. Widzicie, mamy 7 strzał, więc powinienem wrócić do sklepu i sobie jakieś kupić. Być może już na wyższy poziom, prawda? Troszeczkę lepszy, gdzie jest ten sklepik. Właśnie ten dodatek Margo Pogromca pozwala mi przy naciśnięciu klawisza E otworzyć właśnie takie. Okienko, które tu widzicie, i ono jest dosyć pomocne. Dobra, zabijmy jeszcze parę świerszczy. O, zaraz mi się strzały skończą. Dobra, zostały już dwie, niestety. Wiecie, liczyłem, że mi coś wyleci z tych świerszczy, ale niestety średnio. Dobra, sprzedamy nasz stary łuk. No i te strzały to już też można sprzedać, bo po co mi to? Dobra, i teraz kupmy sobie może jakieś lepsze strzałki. Może te na piąty. Czemu nie? Tak z 200 sztuk. Bardzo fajnie. Hmm, hełmik może jakiś. Ten na siódmy poziom jest już najlepszy, jaki tu można kupić. Czy ja do siódmego poziomu się doturlam bez hełmu? Do Weźmy to w taki sposób. Buty, cios krytyczny plus jeden, no to na początku to mi tak średnio potrzebne. Wszystkie cechy. To mi najbardziej odpowiada i to jest nawet tanie, okej. Okay. Mm -hmm. No i broń chyba lepszą na pewno stać. Dobra. Łuk 35 na 40, także dużo, dużo lepszy. Aha, nie spełniam, no tak, bo hełm sobie kupiłem na siódmy poziom, dlatego jeszcze nie mogę go założyć. Okej, okay, pójdziemy się uleczyć. I możecie czasem zaobserwować taką. E, możecie czasem zaobserwować coś takiego, że. Zakładacie przedmioty i spada wam życie. To nie oznacza, że przedmioty wam odejmują życia. Żebyście sobie tak nie pomyśleli, tylko dodają wam po prostu życie, nie? Czyli jak na przykład ja mam teraz 270 życia i założę jakiś przedmiot, który mi dodaje plus 30. No to wiadomo, że jakby moje życie zostanie. No wiecie, dostanę jakby. Hm, jakby to pokazać, bo to ciężko mi to wytłumaczyć. Myślę, że każdy z Was rozumie, wiecie. Każdy z Was pewnie rozumie do czego dążę, ale wiecie, ja teraz czuję się zobowiązany, żeby to wytłumaczyć. Chodzi po prostu o to, że wtedy jakby wam się maksimum życia zwiększa, ale od razu wam do tego maksimum nie przyrasta. Czyli jeżeli założyłbym item, który mi dodaje 30 życia, to zostałbym na 274, ale już bym miał maksimum, powiedzmy, tamte 304, nie? Czyli musiałbym się uleczyć za 30. W ogóle tutaj z tych żuków wyleciały nam takie miksturki, które 10 razy leczą 10 punktów życia. One są, lekko rzecz ujmując, mocno średnie, dlatego nie, ma, nie macie co sobie nimi zawracać głowy. Nie polecam ich używać, bardziej się opłaca sprzedawać, mimo że i tak są tanie. Ale dobra, idziemy do tej groty, w której byliśmy przed chwilą, bo z gauntów moi drodzy, czyli z tych stworów, które są w tej grocie, mogą wylecieć rzeczy warte nawet 2000, dlatego. Przynajmniej z tego co pamiętam, jakiś tam but, gaunta czy coś, coś takiego, jakieś tam winko też leciało, co leczy, czy coś takiego, więc... Ogólnie te potworki nie są jakieś mega, mega mocne. ok mamy szósty poziom. Kiedyś, powiem wam, ja grałem jeszcze w Margonem, jak było dużo, dużo trudniejsze, że nie wypadały... <laughs> nie wypadało tak dużo itemów. Z gauntów na przykład nie wypadało nic, z tym będziemy mieli problem. No, on już miał szósty poziom. Znaczy ósmy. Nie, to też też ma ósmy. Czy damy radę? Daliśmy. Bardzo, bardzo ładnie. Już z tymi gauntami będzie troszeczkę problem, mam takie wrażenie. Okej, okay, ale do siódmego poziomu w sumie nie brakuje nam aż tak dużo. Nie brakuje aż tak dużo. Rumianki. Rumianki powiem wam, że można zbierać, bo one są potrzebne wyższym poziomom do, do questów i można je sprzedawać na aukcji, bo niezły hajsik, dlatego warto, warto myślę, hmm, pozbierać tutaj parę rumianków. Warto pozbierać, dlatego właśnie je ominąłem. <grytanie> po prostu logika, dobra. Uleczymy się u kolegi, jestem ranny, możesz mnie uleczyć. U niego możemy kupić oczywiście miksturki. Mm, tak żeby do niego stale nie wracać, wiecie, żeby nas leczyły. No ale na razie to jest dla nas zbyt duży wydatek. Oczywiście w późniejszym etapie gry jak najbardziej będziemy je kupować. Dobra. Podniesiemy sobie kwiatuszki. Mhm, mm. mm okej. Okay. I okej. Okay. Tyle może nam wystarczy na razie, bo nie będziemy... Chociaż wiecie, każdy, każdy z tych kwiatków, powiem wam, zejdzie po jakieś 5000, tysięcy, więc sobie wyobraźcie. <laughs> Cał całkiem fajny zarobek, całkiem fajny. Kwiatki zawsze warto zbierać, bo to wiecie, i tak ekspicie, i tak jak spicie. wiecie, różnica podniż czy nie, to... Ule, na początku bierzcie sobie wszystkie przedmioty, jakie wam wypadają, potwierdzajcie od razu oczywiście. I sprzedawajcie, dobra, kwiatuszki sobie zostawimy. Tutaj nie przejdę. Czyli moje, kręcicie się tutaj po po wiosce startowej, i tutaj dobijacie gdzieś tak dziewiąty, dziesiąty level. Myślę, że już na dziewiątym, albo nawet, myślę, że nawet można wyjść stąd. Nie no, na dziewiątym, na ósmym. Na ósmym najwcześniej, chyba. Jak się uprzecie, to na siódmym, bo chyba na siódmym można mieć tutaj już najlepszy ekwipunek, nie? Po prostu jak wykupicie najlepszy ekwipunek i Potworki z wioski nie będą wam już dawały satysfakcjonującej liczby expa. No to możecie stąd, że tak to my spierdzielać. Ale mm, powiem wam, że teraz to szybko idzie, ale później, na późniejszych poziomach to naprawdę... Wiecie, ja dzisiaj walczyłem tancerze mostrzy, żeby dobić poziom naprawdę długo, naprawdę długo. Ja mam nim 83 chyba, niedługo 84 i wiecie, expi się na tych impach. O już, myślałem, że to coś takiego mega wartościowego z tych gauntów wyleciało. Właśnie, jak będę miał szczęście, to mi wyleci coś, co mi zagwarantuje możliwość kupna od razu wszystkich tych itemów. Eee, najlepszych w tej wiosce po prostu. Po prostu zwyczajnie najlepszych. Okej, okay, w ogóle gapa jest ten gapa, bo mam siódmy poziom, to znaczy, że mogę założyć nasz hełmik. A to przegapiłem. Okej, okay, wróćmy się może i sprzedajmy sprzedajmy te wszystkie przedmioty tutaj. Okej, okay, zabijmy jeszcze szerszenie, bo z nimi sobie na pewno poradzimy. Tyk. Nawet mi życia nie zabierają. Dobra. Generalnie zastanawiam się. Czy mm, serię puścić z, z jakąś muzyczką? Bo w Margonem w sumie żadnej nie ma i tak <noise> może to lipa dla niektórych, że słychać w sumie tylko mój głos, ale nie wiem, właśnie mam taką rozkminę. Okej, okay, ule uleczyliśmy się. Idziemy do kupca. Do kupca. Powiem wam, że na tym nowym interfejsie będzie się troszeczkę lepiej grało, tak taka jest moja opinia. Grałem i ba bardzo, bardzo mi się podoba. I pewnie filmy z, z tego świata, na którym teraz jest ten nowy interfejs jest chyba na dwóch. Także filmiki jakieś tam będą. Okej, okay, zobaczcie no, ta broń jest najlepsza, jaką można tutaj zdobyć, 50 na 61, wszystkie cechy plus 10, no to... Aha, nie stać, nie stać nas. No to, no, to, no to po prostu świetnie. Kupmy sobie najlepsze strzałki, jakie są 200 sztuk, oczywiście. Patrzcie, ta peleryna przywraca 19 punktów podczas walki, to jest tak dobre. Ale nas nie stać, więc kupmy sobie może rękawiczki, bo ich nie mamy. No i na nic więcej nas nie stać, dobra. No to załóżmy rękawiczki i poczekajmy. Oj, widzicie? One mi odjęły, jakby życie. Bo do, dodawa, dodają wszystkie cechy, więc. Więc życie, życia mi też jakby troszeczkę odjęły, nie? Znaczy nie odjęły, tylko po prostu zwiększyły maksymalne HP. Okej. Okay, generalnie co to jest, bo się tak zajarałem. W ogóle to jest do zmiany, bo to jest na pierwszy poziom. Zaraz powinienem to zmienić. Przeryszenie sobie ubijemy, bo z nich może nam wypaść coś. O właśnie, jakieś wiecie, takie pierdółki, które można sprzedać. Generalnie czemu tak powiedziałem, że o tej szacie na siódmy poziom, że wow i że leczy co turę. Kiedyś te przedmioty nie leczyły co turę, ale teraz Morganem jest taka, że tak to moda na leczenie, właśnie co turę. Jest to bardzo, bardzo dobry i często spotykany atrybut w przedmiotach, po prostu. Jak działa takie leczenie co turę? Po prostu, ee, jak sama nazwa wskazuje, co turę leczy Was wskazaną ilość, czyli tam te 19 w tym przypadku, także to jest naprawdę, naprawdę mega, mega. Mega fajne. Takie leczenie cuture I akurat Mac jest chyba postacią, która ma najwięcej leczenia co. Tury. No i po nim jest właśnie tam inne magiczne profesy. Tam tropiciel chyba palladin też ma sporo. O. To jest warte. 100? Kiedyś 1000 było warte. Pozmieniali widzę. Chyba, że to nie to. Bootgampa był może tyle warty, nie wiem. Mi się wydaje, że kiedyś to 1000 było warte. A teraz 100. No dobra, trudno. Trudno się mówi. Okej, okay, mam 7 strzał, więc je już sobie zniszczymy. Pamiętajcie, nie polecam ryzykować. <grym> Także jeżeli wiecie, jeżeli... O, te strzały mi w ogóle wszystkich cech dodały, jakieś kozackie. Jeżeli wiecie, że... Patrzcie, w ogóle już zaraz ósmy będziemy mieli. Jeżeli wiecie, że... Nie wiem, że... No, jeżeli po prostu widzicie, że macie już mało strzał, to po prostu je wyrzućcie ewentualnie, dołóżcie do nich inne strzały, bo da się tak dokładać do strzał w sensie. Ile one w ogóle mogą maksimum? Maksimum 200 sztuk razem. Okej, okay, czyli je można jakby dzielić. Maksimum e, może być ich 200 sztuk. O, tu są pajączki. Ojku, nie wiedziałem, że tu są pająki od kiedy? Z pająków naprawdę bardzo drogie rzeczy lecą. Znaczy, to akurat nie, nie jest drogie 35, ale lecą takie o właśnie to. Po 70? U, kiedyś było po 150. No proszę, pozmieniali, pozmieniali. A, czyli jednak... Ale wiecie, co ja, co ja tam mówię, że pozmieniali. Kiedyś to... Kiedyś to było o wiele, wiele ciężej. Powiem wam tyle. Jak się zaczynało, to ja pamiętam na ósmym poziomie farmiłem na królikach, żeby mięso zdobyć, żeby ten ekwipunek mieć, bo to naprawdę była po prostu... masakra. Myślę, że sobie dobijemy tu dziewiąty. Oczywiście zaraz będziemy musieli wrócić. Ale. O, tu już się kończy ta grota. to duża nie jest. Duża nie jest wcale. Może jakaś grupa? Nie, niestety nie ma tu nic zgrupowanego. Wojownik ma bardzo łatwy początek, to Wam mogę powiedzieć, ale w sensie ma taką wioskę startową dosyć sprzyjającą początkom. <laughs> Przynajmniej jeżeli. Yy... Ja zaczynałem gwiawownikiem 5 miesięcy temu i tak było, bo teraz widzę, że troszeczkę zmieniają. Ale myślę, że startowej wioski wojowników nie zmienili, dlatego myślę, że dalej tak jest. Ale niech was to nie zmyli. Wojownikiem może się najłatwiej zaczyna, ale to jest w mojej opinii najtrudniejsza postać. Jest naprawdę ekspiesieniem ciężko, nie ma odporności, leży na większości potworków. Naprawdę jest męcząca troszeczkę postać. To wam mogę tyle powiedzieć, że dobiłem. Mam wojownika z 60 poziomem. Z 60 poziomem. Miałem kiedyś z, z poziomem 97. Powiem Wam, że ja mo być może tego tak nie odczuwałem, jak miałem tego wojownika z 97, bo to była moja pierwsza postać. Wiecie, po prostu myślałem, że każda postać ma tak trudno, ale nie. <słuch> Wojownikiem się naprawdę, naprawdę ciężko gra. Chyba najciężej, mówię. mam, Grałem w sumie każdą profesją, z wyjątkiem łowcy ale do łowcy mnie w ogóle nie ciągnie. I teraz tak, być może kogoś to ciekawi, czym się różni łowca od tropiciela. Tropiciel jest problem jakby mieszanym łowcą i magiem, czyli może uderzać jednocześnie obrażenia fizyczne i magiczne. Czyli ma tam na przykład takie atrybuty, jak wiecie, po, no, mm, na przykład ma łuk z takimi atrybutami jak obrażenia na przykład 30x40 plus powiedzmy 20 od ognia, nie łowca czegoś takiego nie ma. Łowca ma tylko truciznę i głęboką ranę. Jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast tropiciel ma tam od ognia, od zimna, od błyskawic, trucizny chyba. Nie wiem, czy może mieć tropiciel truciznę. Nie wiem. Chyba nie może. No, do tego łowca, wiecie, ja, ja wolę takie bardziej mieszane postacie. No i tancerza ostrzy. Tancerzem ostrzy jest naprawdę... Fajnie się gra. Nie gra się najpro... Nie gra się, wiecie, zbyt łatwo, ale nie gra się też przesadnie trudno, dlatego jest okej, okay, jest okej. Okay. Okej, okay, sprzedajmy tutaj. Jest okej, okay, jest okej, okay, okej. Okay. Dobra, sprzedajemy tutaj rzeczy. jak patrzcie ile zarobimy. No to, to jest fortuna. Przynajmniej na razie. Na razie dla nas to fortuna. Okej, okay, najlepszy pierścionek, no obowiązkowo, bo plus 10, tak? Najlepsza szata, obowiązkowo, bo leczy co turę to w ogóle nie ma co się zastanawiać. No i dobra, jeszcze nam troszeczkę brakuje do najlepszego ekwipunku. Przede wszystkim brakuje nam. Hajsu na strzały, to, to już zauważyłem. Dobra. Ten, na te nas jeszcze stać. Dobra, widzicie, od razu dodało do, tego, do tych strzał tutaj. Czego my jeszcze potrzebujemy na I butów, tak? Czyli to będzie 200 tam 230 plus 240. Okej, okay, okej, okay. czyli około 470 paru. To jest chyba liczba nieprzekraczająca 480. Musimy się jeszcze dorobić w tej wioseczce i, wiecie, potem z niej wyłazimy i tyle. Wyłazimy i ekspimy dalej. No i muszę wam jeszcze pokazać te zadanka, oczywiście. Zrobimy sobie chyba tylko pierwszą część, wiecie, tego zadanka za 100 tysięcy, bo ono się dzieli na dwie części. W pierwszej części zgarnięcie 50 tysięcy, w drugiej drugie 50 tysięcy, ale tam w drugie trzeba troszeczkę czekać, dlatego Dlatego chyba wydaje mi się, że fajnie byłoby To właśnie zrobić. Yy. O, i ten but kiedyś był warty 2000, jestem prawie pewien. A to, to wino było warte 1000. Czyli zmienili. No dobrze, dobrze. Znaczy niedobrze dla mnie. Niedobrze, że zmienili, bo teraz już wiecie, już bym mógł stąd w sumie praktycznie powoli Iść. <noise> A tak, to wiecie, tak, to nie mogę. Dobra, dziewiąty poziom. Trochę lipa, żebym ekspił już na szóstych. Na stworkach z szóstym poziomem. Przejdźmy się jeszcze tutaj. Ok, pyk. Powiem wam, że magiem, jak dzisiaj zaczynałem, to grało się. Troszeczkę łatwiej niż tropicielem. W sensie dużo szybciej uzbierałem na to najlepsze, na ten najlepszy ekwipunek. Być może dlatego nie wiem w sumie. Co ja tam bijłem takie ożuki? Nie, z jelenia mi poleciało coś, co jest warte 800 o. Jeleni jeszcze tutaj nie widzieliśmy, ale są dosyć blisko. Nawet bardzo rzekłbym. Okej, okay, z tych pająków to jest po prostu luzik boleci. Nawet te z drugim też będę bił, nie? Bolecą te 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 skóry, a mi to jest po prostu potrzebne. Opatrzcie, strzały mi się skończyły. I widzieliście, już bije tak, że tak to im face to face, nie? Ale na szczęście ten pank miał. Ma drugi poziom, więc mnie to tak szczerze nie boli. Dobra, pyk. Spróbujmy z dziewiątym, bez strzał. Nie wiem, jak. Mi, wie, wiem, czemu mi się to udało, bo mam leczenie co turę. Dobra, no to le lecimy bez strzał. To jest właśnie. Yy, tropiciel wojownik. <laughs> nie no, tak naprawdę to teraz mi się to udaje, ale w późniejszym etapie gry to chyba by nigdy nie przeszło gra bez strzał, naprawdę. Ale spokojnie, nie marcie się te strzały. O to trzeba dbać, ale. One się tak łatwo nie kończą. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi, że to nie jest takie. Czy ja na tym zarobię 400, jak myślicie? No muszę, no muszę, no nie widzę innej opcji. Dobra. Jeszcze tu powybijam te gaunty. A może bym tak całego tego Gebryosa pokazał w kolejnym odcinku. W sumie tych odcinków i tak nie będzie zbyt dużo. Bo tym tropicielem planuję zakończyć grę na 40 poziomie, bo chcę go zrobić, wiecie, pod krwawą łaźnię. To jest taka arena do walk PvP, czyli player, wiecie, gracz kontra gracz. I tam, wiecie, mogą maksimum wejść właśnie 40 poziomy. I... Ona jest co tydzień i tam, wiecie, walczycie między sobą i ostatni, który zostaje, otrzymuje nagrodę, ale... Tam naprawdę są dobrzy gracze z przedmiotami legendarnymi. Bo tutaj przedmioty oczywiście ma, dzielą się na... Unikatych, na zwykłe unikaty, heroiki, legendy, ulepszone... No i tego typu, tego typu rzeczy. Najlepsze są legendy. Oczywiście. Ała, ale jakoś niewygodnie siedzę. Dziwne, nie? Jak może być niewygodnie siedząc? No, ale jednak może być. Ała, naprawdę, no co jest, co jest z tym krzesełkiem nie tak? Dobra. Lecimy sobie... Tak się zastanawiam, bo mógłbym zrobić ten Margonem, ten odcinek Margonem trwający, nie wiem, godzinę, ale nie wiem, czy komuś by się to chciało oglądać. A z drugiej strony, to wiecie, takich godzinnych odcinków to bym musiał, mógł zrobić, nie wiem... Z 5 już by było koniec serii. <taka>, Taka prawda, bo pewnie 40 by mi się jakoś tam udało. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy. Potrzebujemy, no na luzie. Uzbieraliśmy na luzie. luzie bluzie. bluzie. E, Budki, to i dobra. Pyk. Pyk. No i oczywiście strzałki. Nie wiem, czy ich tak dużo. Dobra, weźmy, kupmy ich 12. Będziemy mieli pełen zapas. I widzicie, one dzielą się po 200 więcej. Nie mogą. Dobra, zobaczmy, co jest. Kąd jest? Jak się stąd w ogóle wychodzi? Okej, okay, tak na dół trzeba iść. Okej, okay, dobrze, dobrze. Wierzmy jeszcze jeden rumianek, żeby mieć tak ładnie jedną linijkę. Czekajcie, nie mogę się us usadowić, że tak to. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Leśna przełęcz. Nie pamiętam co tam jest, zaraz się dowiemy. A nie wiem już, wiem gdzie jesteśmy, okej. Okay. Mamy tu jelenie, także widzicie jakieś mo mocniejsze potworki jakiegoś gościa, co nam da questa, który mnie szczerze mało interesuje. No i jak na tych potworkach po 10, z nich już wypadają takie rogi warte po 110, po 150 znaczy się. Okej, okay, 12 poziom też powinniśmy rozwalić. Jak widzicie, w, mi w miarę na luzie. One są zgrupowane i szczerze nie wiem czy sobie z nimi poradzę. Mam prawo przypuszczać, że nie. Dobra, wilk z 13 to też na razie nie powinien być dla nas problem, znaczy... problem. No problem jak problem. Troszeczkę życia nam zabiera, ale... Ale nie powinien to być dla nas problem. Okej, okay, generalnie z tych wilków opłaca się brać w sumie tylko skóry. Bo... Kły są warte 15 na no skóra 150, a pazury 5, więc pewnie widzieliście te pazury. Ja te pazury po prostu odrzuciłem. No i dobra, widzicie, mam mało życia, więc muszę się udać do wioski startowej, co być może jest dosyć obciążliwe. Ubiję żuka po drodze, bo może mi coś z niego wyleci. Coś, co mi, wiecie, pozwoli troszeczkę zarobić. Dobra, i generalnie. Sprzedajmy sobie może to, co zdobyliśmy i kupmy miksturkę. Bo miksturka, wiecie, może nam pomóc. Ile mamy życia? 600 coś, tak? Okej, okay. ty mnie uzdrowisz. Bardzo ładnie. Pokaż co masz na sprzedaż. Hmm. Bardziej by mnie interesowała ta miksturka. Na dwie takie mnie nie jest, a więc kupmy taką i taką powiedzmy. Leczy 3 razy po 200 i 3 razy po 100. I teraz już możemy sobie spokojnie ekspić. Aha. To wiele może wyjaśniać. To naprawdę wiele może wyjaśniać, że nie mam najlepszego łuku. Kama najlepszego łuku nie kupiłem. Z wioski. Jest dwa razy lepszy łuk. A ja się tak właśnie dziwię. Co mi tak nie idzie? Dobra, mój błąd, kupimy sobie go zaraz. Ubijemy znowu tam parę stworków i zaraz będziemy mieli na niego hajs. I oczywiście w ten nam będzie dużo lepiej szło z tymi stworkami. Teraz i tak idzie dobrze, no ale będzie szło lepiej. Generalnie, w którą stronę powinniście się udać, wychodząc z wioski? W stronę miasta, raczej. W stronę miasta to dla osób, które zaczynają w tą grę grać, to dobre pytanie, pewnie zadacie w stronę miasta, czyli w którą. <grych> Pamiętajcie, że tutaj macie mapę. My jesteśmy tu, miasto Tornek jest tu i generalnie w, miast, w miastach, myślę, że no, w stronę miast powinniście się udać, bo tutaj na przykład są potworki na 22, tu w kryjówce dzikich kotów, potem macie mulusy, to jest ekspowisko w ogóle na 25 albo 7 chyba, więc to nie, to nie jest ten poziom, tak? Nie, nie ta liga. Okej, okay, zabijmy tą brzmię. czy my ją zabijemy? Wow, udało się, mamy 10 poziom i strzały nam się kończą. Okej. Okay. I teraz możemy te dorzucić do tych pyk. Bardzo fajnie. Ja chcę, żeby z, te, z tej brzmiej mi coś wyleciało. Na szczęście mamy miksturki, które nas bardzo ładnie uleczą. Z tych brzmi lecą dobre TM, dobre Całkiem drogie rzeczy, w sensie skóra z niej jest chyba dosyć dużo warta. Tam 500? Nie wiem, coś takiego. Okej, okay, na pojedynczych wilkach to mogę sobie ekspić. Okej, okay, uleczmy się tymi, co po 100 leczą. Już nam się kończą. Tak moje, na razie jest drobny deficyt z kasą, ale to już teraz możemy zrobić zadanie, które będzie. O oh, fuck, nie wziąłem tych ków. No dobra, trudno. Które da nam 50 tysięcy golda i tak naprawdę niczego nie wymaga. Musicie tylko pogadać z gościem i dostaniecie pięćdziesiąt tysięcy golda a druga jego część to już musicie troszeczkę pochodzić ale to też jest bardzo proste, do trzech miejsc to porównując z późniejszymi questami to tych pazurów to nawet nie biorę bo to jest pięć warte to nie ma co się opierdzie... nie ma co się wiecie o strzały mi się skończyły ja muszę na te rzeczy zwracać uwagę zobaczcie ale po... wow 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 tu trójka jest trzy zgrupowane Okej, okay, tu jest jeden, dobra. To jednego jeszcze mogę pokonać. I lecimy, lecimy. W ogóle w warto też zauważyć, że jeżeli łuk kosztuje powiedzmy 400, a wy ze sprzedaży tego powiedzmy dostajecie, nie wiem, 300, to że jeszcze wiecie, siłą rzeczy wymieniając łuk sprzedajecie wasz aktualny, więc... Więc wiecie. <słyska> Rozumiecie o co mi chodzi, więc można sprzedać, więc podliczajcie sobie jeszcze hajs za sprzedaż waszego aktualnego. Wydaje mi się, że jeszcze dam radę z jednym. Dokładnie tak, z jednym damy radę. Nawet wypadła nam skóra, więc to się może bardzo, bardzo przydać. I co się stanie jak zginiemy? Hmm. Pojawimy się w, w wiosce startowej najprawdopodobniej. No i teraz ktoś pewnie zapyta, no dobra, jak zginę na przykład w tym miejscu, w skalistej wyżynie, to pojawię się tu? Nie, to wtedy pojawiacie się w miastach. Jakby są pewne miejsca, w których się pojawiacie i pewne regiony, w których musicie być, żeby się w tych miejscach pojawić. <grych> Musiałem się podrawać, ale ładnie to powiedziałem, aż się sam zdziwię. Czyli na przykład, jak jesteście gdzieś blisko tej wioski, no to się, jak padniecie, to się chyba w niej zrespicie, jeśli się nie mylę. Jeżeli jesteście blisko jakoś miasta, no to zrespicie się w tym mieście. Ile ta kusza kosztuje? 400, ileś. No dobrze, będzie nas stać, będzie nas stać, dlatego bardzo, bardzo spokojnie. Boom! teraz to dopiero powiem wam, no teraz to my możemy iść na miasto, prawda? Mamy najlepszy ekwipunek z wioski. No i co, po, powoli będziemy się udawali do Tornek, pokażę wam tam, czyli do pierwszego miasta, pokażę wam tam zadanie na, yy, na poziom. Myślę, że po drodze dobijemy siłą rzeczy 10 albo jedenasty. Zawsze się jedenasty, dziesiąty mamy. Dobra, pykruk pancernika, zobaczcie, no teraz to nic, nic, mi, to nie, nic mi nie zabrał w ogóle. Niestety nie mam miksturek i to mnie troszeczkę boli nawet troszeczkę bardzo Okej, okay, tutaj były dwa zgrupowane Też mi nic nie, nie zrobiły Dobra, też jesteś pykły Myślę, że wiecie, ubiję jeszcze tylko parę mobków, żeby... Żeby mieć... Wrócić jeszcze do wioski i kupić miksturki Dobra Co my tu... A dobra, tych z dziesiątym, bo oni nic, nic mi nie zabiorą, więc Nie ma co prawda się tutaj martwić. Gdzieś była grupka trzech wilków. Wydaje mi się, ale tylko mi się wydaje, że mógłbym się z nimi zmierzyć. Zobaczmy w ogóle jak mi ze, ze żmijami idzie teraz. No dużo lepiej niż poprzednio. Dużo, dużo lepiej. Dalej nie najlepiej, ale całkiem, całkiem okej. Okay. Strzały mi się kończą. O, i wyleciała mi skóra. 500 warte, dlatego to jest naprawdę całkiem okej. Okay. Dobra, dobijemy może 11 poziom. O, język brzmi i warty 500. Widzicie, z tego to już dropią konkretne rzeczy warte po konkretne pieniążki. Dlatego właśnie mówiłem, że z tych brzmi może wylecieć coś naprawdę ciekawego. O, mamy 100%. No tak, bo jak się wbije poziom, to się... Dostaje, że tak to tojmy od początku. Dostaje się całe życie po prostu. Dobra, przełożyłem sobie strzałki. Pyk. Szybko, szybko, ekspimy, kurde. Ekspimy, ekspimy. O, oh, fuck, ten odcinek jest bardzo długi, bardzo długi. Wiecie co? Wydaje mi się, że... Pokażę wam dwie części tego questa u Gebriosa po prostu w kolejnym materiale, wiecie? Pokażę wam jak dojść do miasta i pokażę wam jeszcze dzisiaj jedno zadanie na taki fajny hełm na dziesiąty poziom. I tym wydaje mi się, że będziemy zamykać, bo nie chcę nagrywać nie wiadomo jak długiego filmu. Bo to też... Nie ma chyba za bardzo sensu. No chyba, że lubicie... Chyba, że lubicie to zostawcie łapkę, to ja bardzo chętnie. Wydaje mi się, że z tymi padnę, jeszcze jestem trochę za słaby. No dokładnie, to jest oznaka, że padłem. Ilu zabiję jednego? Zabiję, tak. No dobrze, tu, no gdzie, gdzie się pojawię? wtorek? No proszę, no to, to może być troszeczkę. To może wprowadzić leciutki chaos, że tak to ujmę. Zobaczcie, tutaj czekamy, macie informacje, chyba ktoś mnie przenosi, Ockniesz się, kiedy wrócą mi ci siły. I znajduje się w pierwszym mieście wtorek. Czekajcie, kto tu leczył? Aha, wiem, kto tu leczył. Taka kapłanka, co jest na górze. Generalnie w każdym mieście, chyba w każdym jest uzdrowiciel. Tutaj leczy nas taka kapłaneczka, co jest na górze. Pyk. Okej, okay, ona uleczyła. Dobra. Jak dojść tutaj nie padając, bo tak to zrobiłem w sumie, że nic ciekawego nie, że nie zobaczyliście jakie ja tu dotarłem. E, musicie sobie iść, jakby... Przyszedłem stąd, tu jest Leśna Przełęcz. Tu byliśmy, byliśmy w tym miejscu, padłem gdzieś tutaj. I mnie po prostu przeniosło... Do Tornek, bo to jest najbliżej, dlatego tu jest ta Leśna Przełęcz, tu jest... Wow, patrzcie, za tysiąc warte. Tu jest aż moja, tu jest moja wioska, no, i tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Zastanawiam się czy kupić sobie troszeczkę miksturek, czy, czy lecieć, wiecie, w wiosce startowej, czy lecieć bez. Patrzcie, jest, jest mój nagrobek. <grych> Zjadam grę, zabity przez szary wilk, 13 level, świetnie. Upokorzyłem się. O co jest w tej grocie? Nie mam pojęcia. O, nietoperze. Hmm, całkiem ciekawy. O, mogłem tu przyjść, jak miałem troszeczkę niższy poziom, byłoby całkiem ok. Bo teraz to te nietoperze, to tak dla mnie. Średni eks. bo dają mi po procent expa. No. no wszystko zależy, z jakiej perspektywy na to patrzymy, nie? Bo jeżeli jeden potworek miał, miałby mi dawać, no już mi ja na przykład dałem mi około 3%, jeżeli jeden potworek. Miałby mi dawać 1% ekspa, ale na moim tancerzu ostrzy z 80 poziomem, to ja wam mówię, to po prostu cud miód. Naprawdę, ale na tym poziomie to nie jest nic ciekawego. Dobra. Wydaje mi się, że plan, planem na dzisiejszy odcinek będzie dobicie poziomu 12 oraz zrobienie tego zadania, które jest de facto bardzo, bardzo krótkie. I dokupienie strzał to też jest bardzo ciekawe. Jestem ciekaw, czy w tornek jest ktoś, kto zajmuje się typowo łowcami, w sensie. Ma taki sklepik ze strzałami itp. Itd. Na pewno ktoś taki musi być. Na pewno w Itchan jest Huslin. Hmm. Dobra. O, jednak ta wioska jest dosyć daleko. Naprawdę jest dosyć daleko. Musiałem się podrapać znowu. Znowu się musiałem podrapać. Herbata sobie tutaj stoi obok mnie i stygnie. Ja sobie wypiję, jak skończę odcinek. Wypiję. Dobra. Hmm. Na pewno nas to bardzo przejmuje. Pyk, 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 patrzcie, ile teraz zarobię, No patrzcie na to. Patrzcie, il, jakie, jakie kwoty, nie? <śm> to może być dużo, ale tylko dla osoby, która zaczyna. <śm> naprawdę to nie jest. To jest nic. <śm> Tyle pieniążków. 2000 to ja wam powiem. To jest naprawdę nic. Aktualnie na. Na łowc, na tancerzu mam 5 milionów i to jest też bardzo, i to też może nie bardzo, ale to też jest mało. Patrzcie, już zapomniałem co miałem zrobić, a ja tak mam, nie? Roz gadam, gadam, niby jednocześnie gram, a tak naprawdę skupiam się na gadaniu. Mm, te potionki nas, nas interesują, chciałbym ich kupić 7. Wydaliśmy naprawdę dużo pieniążków, ale mamy teraz bardzo ładnie w ekwipunku, bardzo tutaj ładny klimacik. I udamy się do miasta i pokażę wam... Mm, gdzie jest w tym tornek zadanie na naprawdę fajny helmik? I teraz tak, bo być może ktoś mm, kogoś to zainteresuje w sensie. Bo widzicie, ja gram tropicielem, jakbyście grali kimś innym, wojownik ma na przykład tu wioskę, nie? Obóz wojaków. No i teraz szczerze dam wam radę, bo jakby ten quest, który ja wam teraz pokażę, jest dobry powiedzmy dla. Mm, kto co zaczyna? Cygańska wioska, tu tancerze że ostrzy tutaj w myśliwskiej e, tropiciele, tutaj w szamańskiej magowie e, to, że tak to jest dobre dla magów wiecie, dla wszystkich, którzy są z okolic Tornek, bo moim zdaniem średnio wam się opłaca zasuwać e, wojownikiem aż do Tornek spod tego werbin e, tylko po hełm Biorąc pod uwagę, że chyba. O, patrzcie, to jest warte 799. To jest właśnie całkiem dobry drop z tych Jeleni, ale on nie leci tak często. Częściej leci mięsko warte 30. Mm. O, po 1000. Za 1000 warte. Dobra, mój pies szczeka w tle, to pewnie słychać. Dobra. Mm. Czyli po prostu jakby. Okej, okay, jeżeli faktycznie wiecie, że nie będziecie mieli lepszego hełmu do 20 poziomu, no to się kopsnijcie do tego tornek i zróbcie to zadanie, ale jeżeli nie gracie żadną profesją, uleczyłem się podkiem, która mm, nie ma gdzieś tego tornek obok, no to mówię, nie zasuwajcie specjalnie po to, bo nie warto. Tutaj jest generalnie ta babcia też ma zadanie i Dalia daje nam rękawice, ale z tego co pamiętam, te rękawice nie są dobre, chyba że zostały zmienione ich statystyki. Nas interesuje to zadanie u Lidi. Witam, przepraszam, czemu ciągle jesteś zła? Zakończ. I co ona chce? Odszukaj narzeczonego Lidii Den. A oni generalnie się pokłócili. I naszym zadaniem jest wybieranie takich opcji dialogowych, żeby ich pogodzić. I to jest najlepsza z możliwych opcji. Przekażę jej to z przyjemnością. Mnie też irytują jej maniery. I to powinniście sobie wybrać. Bo to raczej nie, niekoniecznie jest dobrze. Czyli wybieramy, że... A ona po prostu ma irytujące maniery i idziemy jej to powiedzieć. I generalnie wiadomo, w ogóle, za zadanie jest doświadczenie, złoto, różne, różne rzeczy, czasami przedmiot. No i patrzcie, mm, to jest ta negatywna odpowiedź: ukrywa się przed tobą, nie chce do ciebie wracać. Spotka, a tutaj spotkałem go, kazał przekazać ci, że wróci, jeżeli zmienisz swoje zachowanie. Dostaliśmy monety i chusteczkę na dowód, że Lidia wróci, czy coś, czy że żałuje, nie wiem. Wiecie, dylematy pikselowe z Margonem to jest po prostu. Mam dla ciebie informację. Bierzemy to. Dostaliśmy hełm Dena. On jest lepszy, widzicie, oddaje zamiast 10 wszystkich cech, to 13. A, okej, okay, czekajcie, bo się wpakowałem. Okej, okay, założyliśmy go, także całkiem ok. Jest to naprawdę, naprawdę okej, okay. hełmik. No i wracamy. Dendał chustkę i powiedział, że wróci. Dostaliśmy troszeczkę doświadczenia, wbiliśmy jednocześnie 12 poziom i dostaliśmy perłę wartą 900 ileś. Dobra, pokażę wam teraz, gdzie sobie jeszcze troszeczkę poexpie na tym 12 poziomie. I myślę, że w kolejnym odcinku e, spotkamy się w mieście Ithan, czyli w mieście. To miasto nazywało się Tornek. A mi miastem, do, do którego ja się będę, do którego ja się udam, zaraz na 13 poziomie jest Ithan, czyli trzeba przejść po prostu yy, tutaj te stare ruiny, w których jesteś, jestem orlom Grań Dolinę Jess, czy jakkolwiek by to przeczytać, i Itchan. Ok, generalnie to jest taki fajny spocik, gdzie jest dosyć dużo wilków, szarych, dlatego ja właśnie w tych starych ruinach sobie dobiję troszeczkę poziomu. Tutaj są grupki po dwa wilki, powinniśmy sobie z nimi. Spokojnie poradzić. Pyk, dożyćmy strzał. Generalnie te nawyższy na poziom, wiecie, nawet się do 5, nawet się do 700, czy nawet jeszcze więcej yy, stakują, że tak tujmy. Dobra. pijemy sobie te wilczki. Użyję, używam tej, tej mapki na E, żeby sprawdzić, gdzie są. Dobra. No i jak spimy. Expimy, expimy, expimy. I tak do 13. Dlaczego akurat do Ithan na 13? Ponieważ jest tam, chyba od 13 poziomu, jest teleportacja do Ithan. Czyli właśnie to jest pierwsza teleportacja, albo od 10, jaką można zrobić. Bo do miast można się teleportować, pomiędzy miastami można się teleportować, ale żeby to zrobić, trzeba robić zadania na zezwolenie na teleportację. One są na ogół proste, chociaż to zależy do jakiego miasta. Do Tuzmer o, od 60 poziomu jest. Jest naprawdę naprawdę trudne, no ale my 60 poziomu, tak jak już wspomniałem, na tej postaci wbijać nie zamierzamy. No chyba, że wam będzie bardzo zależeć. <laughs> I będziecie dawali kciuki w górę. <laughs> to wbije. Chociaż moje mi... wolałbym się zatrzymać na 40. Bo moje podkrwałą łaźnię to jest postać pod krwawą łaźnię. Dobra, mamy ten dwunasty poziom. Tu nam widzę ktoś wybił, tu była grupka trzech wilków. No ale niestety była. A i zapomniałem jednej rzeczy zrobić, jak wrócę to co zrobię, sprawdzę po ile rumianki chodzą na aukcji i sprzedam. będę je sprzedawał po tysiąc tani. Wydaje mi się, że jeden jest warty z pięć tysięcy, bo to naprawdę, teraz mogą się wydawać spore pieniądze, ale to nie jest tak naprawdę nic. I wiecie, zbieracie sobie parę rumianków i wy zarobicie, ktoś się ucieszy, bo nie będzie musiał latać i tego zbierać. Bo wiecie, mi się też czasami nie chce chodzić i zbierać tych rumianków, to po prostu kupuję na aukcji, jak gram na tych powiedzmy wyższych poziomach, jak potrzebuję do zadania, chociaż chyba żadnego takiego zadania dawno nie miałem. Wiem, że ludzie między trzy, Jest takie zadanie między 30 a chyba. a chyba set... z tym wilkiem mogę sobie nie poradzić. A chyba setnym poziomem za punkty honoru i tam trzeba mieć rumianek, na nagietek, chyba jechi na C, dlatego... Ludzie te kwiatki po prostu kupują, bo są im potrzebne. Dobra, pyk. Bardzo elegancko, patrzcie ile nam rzeczy tu już powypadało. Z tych wilków. Pyk. No i wiadomo, mniej więcej musicie się orientować, kto w danym mieście jest handlarzem. W Tornek jest paru handlarzy, chyba na pewno każde jednego jest nim chyba Alrik, on się jakoś tak nazywa. Coś w tym stylu. Dobra, widzę, że strzały to tutaj po prostu. Ithan jest też tak dla tropicieli kupiec właśnie, który ma nowe łuki dla nas. Na właśnie troszeczkę wyższe poziomy. Ojejku, ale mi się niewygodnie siedzi. Nie wiem czemu. Nie, nie, naprawdę nie wiem czemu po prostu tyłek mnie boli po prostu. Po prostu boli mnie tyłek. Dobra, bo mam jakieś takie wrażenie, że ten odcinek już trwa godzinę. Dlatego ja sobie tu dobiję 13 poziom, ale zrobię to poza nagraniem i spotkamy się na 13 poziomie w Ithan i pokażę Wam dwa zadania za 100 tysięcy golda. Ogólnie. Sumując. Dlatego <gryw> to było na tyle. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach z Margonem. I do zobaczenia. Także trzymajcie się. Cześć.